Meghan Markle w przeszłości była niezwykle kochliwa. Dwadzieścia lat temu spotykała się ze scenarzystą Seanem Zakenem, następnie zakochała się o aktorze i pisarzu Brett Cierlandzie. Na jej drodze stanął również koszykarz Steve Flippor. W 2004 roku na planie serialu Cud poznała Simona Rexa, z którym połączyło ją namiętne uczucie. Po nim przyszedł czas na Trevora Engelsona, z którym w 2011 roku wzięła ślub. To miał być wyjątkowy związek i to do końca życia. Niestety późniejsze zachowanie aktorki doprowadziło do rozwodu. Meghan Markle nigdy nie ukrywała, że jest rozwódką, ale bardzo niechętnie mówiła o swoim byłym. Również producent filmowy milczy na temat relacji z Amerykanką. Jak się okazało, najbardziej wygadanym w tym temacie jest przyrodni brat Meghan, Thomas Junior. W dokumencie nakręconym dla Hannel 5 mężczyzna stwierdził, że Megan Sławna stała się za sprawą Engelson. To on odpowiadał za jej karierę i umożliwił pojawianie się na castingach do wielu popularnych seriali. Trevor wziął ją pod swoje skrzydła, pokazał, jak tak naprawdę wygląda Hollywood i przedstawił ważnym ludziom. Miała już z tym pewne doświadczenia dzięki mojemu tacie, ale jak zwykle chciała jeszcze więcej. Przyznał w nagraniu. W tym samym dokumencie brat księżnej przyznał, że to ona ponosi winę za rozpad tego małżeństwa. Wszystko przez flirty z innymi mężczyznami. Thomas Junior nie gryzł się w język. W ostrych słowach podsumował siostrę i jej liczne flirty z innymi. Okazało się, że Trevor nie mógł na stałe przenieść się do Kanady, jego ówczesna gdzie żona nagrywała serial w garniturach. Ta pod jego nieobecność miała wdać się w romans z kucharzem gwiazd. Później wyszło na jaw, że romansowała tam z kucharzem gwiazd. To było naprawdę smutne. Nie mogę uwierzyć, że mu to zrobiła, opowiadał. Gdy zrobiła się nieco sławna, bez skrupułów porzuciła męża. Z książki Megan. Hollywoodska księżniczka dowiadujemy się, że producent nie spodziewał się takiego ciosu ze strony ukochanej. Markle nie chciała się z nim konfrontować, a obrączkę odesłała pocztą. Engelson został zdradzony, porzucony, a na końcu upokorzony przez rządną sławę aktorkę. Zagraniczny portal Express napisał, że Trevor do dziś ma żal do Megan, za to, jak bezczelnie go potraktowała i złamała mu serce. Był bardzo zaskoczony. Zwykle wyluzowany nowojorczyk wpadał w furię na samo wspomnienie o byłej żonie czytamy na stronie. Na szczęście na jego srodze stanęła prawdziwa miłość. W 2019 roku wziął ślub z piękną dietetyczką Tracy Kurland. Przeczytajcie również, poznał Harego na żywo. Był smutny i pogubiony, niepokojące doniesienia z USA Megan ma się czego obawiać. Kate jest gotowa iść na wojnę z żoną Harego. Umowy zawarte przez Megan i Harego były nieporozumieniem. Lokaj Diany surowo ich ocenia.